Pan z wami, i słowa Ewangelii według świętego Mateusza, a Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam Wam, Ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi, i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam Wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo pańskie tobie Przejdź Tobie duchu miłości. Miłosierdzia, pokory, nawrócenia. Przyjdź, bo pragniemy nieustannie nawracać się, czyli iść drogą uświęcenia i świętości. Przyjdź, Duchu Święty, aby słuchanie tych słów, Twoich słów, wydało w nas owoc w czasie wielkiego postu, szczególnie w czasie paschalnym, wielkanocnym. Przyjdź przez Maryję, Matkę Bożą Bolesną, która miłuje Słowo Boże i uczy nas miłości do słowa Bożego uczy tego żeby słuchać żeby być posłusznym Maria 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 masaleheno shalameheno hisalai, he malah, he hisalai. Shalame he kilka takich słów pouczenia dla nas wszystkich znamy tą liturgię Słowa przewidzianą na dzisiejszy dzień, na środę popielcową. Ona jest niezmienna, zawsze ta sama. Szczególnie Ewangelia, która mówi o tym, żeby pełnić dobre uczynki: pobożne, jałmużna, modlitwa, post. To są te główne, ale. Tych uczynków pobożnych y, może być także y, wiele innych, które mają być pełne miłości i miłosierdzia, pełne pokory i skromności. Nie można ich czynić dla chwały ludzkiej, aby podobać się ludziom, ale trzeba jej czynić często w ukryciu. Ojciec widzi, ojciec ukryty. Widzi wszystko to, co w ukryciu dla Niego czynimy, dla Niego wszystko jest to jawne. Ojciec ma upodobanie w tych uczynkach, które są takie ukryte dla Niego, ale dla również te uczynki mają być pełnione dla dobra duchowego wielu, dla również odnowy Kościoła. Kiedy czynię dobro duchowe, to to dobro nie tylko jest dobrem dla mnie, dla mojej duszy, ale jest dobrem dla wielu. I właśnie tego chce Ojciec Niebieski. Takiej postawy serca, takiego sposobu myślenia, mówienia, postępowania. Ta postawa zawsze jest miła Bogu Ojcu, bo to czynił często Jezus. Modlił się w ukryciu, pościł w ukryciu, skadał ją mużne, Ukryciu. I także kiedy czynił cuda, często też czynił to w ukryciu, i prosił, żeby tego nie rozgłaszać, żeby zachować to dla siebie. Więc Jezus sam czynił to, o czym mówił. Ale oczywiście są uczynki też i takie, które trzeba czynić jawnie, po to, żeby był chwalony Bóg ojciec niebieski. O tym też w innym fragmencie Ewangelii mówi Pan. Aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Więc są również i takie uczynki, które trzeba czynić dla chwały Ojca, żeby chwalono Ojca, które mają charakter publiczny, również nie tylko wewnętrzny, ale także zewnętrzny. Do tego również nas w czasie Wielkiego Postu wzywa Pan. Więc starajmy się, tak jak również według widzących, myczugorię mówi przekazuje Maryja, że najważniejsze jest to, co jest w sercu i żeby czynić wszystko sercem, bo Matka Boża tam w Medjugorje, według tych widzących, e, wzywa do tego, do postu, właśnie do modlitwy, do jałmużny, do czytania Pisma Świętego, do częstej spowiedzi, do przeżywania Eucharystii, adoracji, więc nic nowego, tylko chodzi o to, żeby przeżywać to w nowy, głęboki i piękny sposób. Dzięki Duchowi Świętemu jest i będzie to zawsze możliwe. Duch Święty nas do tego uzdania, i chroni od fałszywej pobożności, od pychy duchowej, od tego, żeby gromadzić sobie dobre uczynki, ale dla siebie, żeby się pysznić z tego powodu, dla swojej próżności. Tego Duch Święty nie chce. Od tego będzie nas chronił, żeby wszystko czynić dla Ojca, jak Jezus. Jest takie świadectwo e, e, właściwie nieznane, związane z nawróceniem świętego Jana Bożego, który założył zakon bonifratrów, e, żył w XVI wieku. E, był takim człowiekiem, tak jak, tak jak i w naszych czasach, który lubił zabawy, przyjemności. Przed różnego rodzaju nałogi, grzechy. I raz zdarzyło się, to było w okresie Wielkiego Postu, kiedy w jednym z kościołów w Granadzie, w Hiszpanii, głosił słowo Boże, znane kaznodzieja. Dzisiaj czcimy go jako święty Jan z Avila, który głosił pomienne, nauki i właśnie w czasie tej nauki mówił o miłości Jezusa okrzyżowanego, o Jego cierpieniu, Jego męce, o tym, żeby poprzez swoje cierpienie nas uratować, ocalić, zbawić i tym podobne słowa, które bardzo wstrząsnęły Janem które właśnie jest czytany teraz jako święty Jan Boży. E, tak poruszony tym słowem, które były, były te słowa wymawiane przez świętego Jana Sawila w duchu świętym, z gorliwością, że ten zaczął głęboko i głośno płakać. Zaczął się rzucać, po, e, kiedy tam wszedł do, w środku w kościele, bo był tłum, wielki tłum ludzi. On tam wszedł z ciekawości nie wiedział, że spotka go takie doświadczenie Bożego Miłosierdzia. Więc zaczął właśnie rzucać się, krzyczeć, że to on jest takim wielkim grzesznikiem, że, on to, że to on Jezusa tak poranił, że on ukrzyżował Jezusa swoimi grzechami, że nie zasługuje na miłosierdzie i zaczął e, pienić się, tak jak człowiek jakiś opętany, jakby miał padaczkę. E, zaczął drapać się, e, szarpać, rozdzierać szaty. Taki wstrząsający widok, wszyscy byli poruszeni, wstrząśnięci, ale ale wielu pomyślało, że po prostu że oszalał, że to jakiś człowiek, który jest chory psychicznie, więc go zamknęli w szpitalu tak zwanym, chociaż w tamtych czasach szpital psychiatryczny to po prostu było więzienie, w którym bezlitośnie traktowano bez żadnego serca tych ludzi chorych albo nawet też i opętanych i tam również bardzo cierpiał oraz też doświadczył tego, jak ci chorzy ludzie nie mają żadnej opieki, żadnej miłości, miłosierdzia. Przeżył tam również kolejny taki etap nawrócenia, oczyszczenia, uświęcenia, takiej nocy ciemnej, duchowej, i potem przyszła taka myśl, żeby założyć takie zgromadzenie, które będzie takimi ludźmi się opiekować. Więc widać było, że, że łaska Boża nim kierowała. Właśnie poprzez to, że wszedł do tego kościoła, Dawno nie był w kościele, potem w tym tak zwanym szpitalu, i potem założył zgromadzenie, gdzie było także wielu braci, którzy mu pomagali, żeby przyjmować tych biedaków całego miasta. Było ich bardzo wielu, których nikt nie kochał, których wszyscy się albo bali, albo pokardzali, odrzucali. A zakończył swoje życie w taki sposób, że zimą to było, pewne dziecko wpadło do rzeki, zaczęło się topić. On widział to i wskoczył, żeby uratować to dziecko. Dziecko zostało uratowane, on też wyszedł na brzeg, ale zachorował z zapaleniem płuc i umarł. Także, Ale uratował to dziecko, które przeżyło. I składało świadectwo, że, że właśnie dzięki temu świętemu Janowi Bożemu został uratowane. Więc kiedy my się nawracamy, kiedy wybieramy, więc nawrócenie to, czyli wybieranie więc Pana Jezusa na zawsze, na, na całe życie, na wieczność, kiedy chcemy tylko dla Niego żyć, Jemu chcemy poświęcić wszystkie sprawy naszego życia, wszystko, to wybieramy drogę podobną do drogi świętego Jana Bożego. Ale dobrze jest też słuchać słów Bożych, tak jak Jan Boży to uczynił, słuchał. I być również, to dla, nauka dla nas kapłanów, takim głosicielem słowa jak Jan Sawila. Głosić pomienne słowo, gorąco, prosto, tak żeby docierało do wszystkich serc, żeby było w Duchu Świętym. Że będzie przez to, to słowo działało w sercach tak wielu, że wielu ludzi będzie się nawracać, że wielu ludzi pójdzie drogą Jezusa, wejdzie na drogę świętości, będzie świętymi. Panie, poruszaj nasze serca, prowadź nas. Chcemy głęboko się nawrócić. Chcemy być świętymi Twojego serca, Panie. Nieustannie o tym marzymy, pragniemy, myślimy. I chcemy nawracać się w pokoju, bez e, niepotrzebnych skrupułów, bez niepotrzebnego lęku, w nadziei, że będziemy takimi, jakimi chcesz, abyśmy byli. Chcemy się przygotować do świąt Twojego zmartwychwstania. Chcemy innym w tym pomóc, aby oni też wybierali Ciebie, jak my Ciebie wybraliśmy, a wcześniej przede wszystkim Ty nas wybrałeś. Abyśmy szli i owoc przynosili dobrych uczynków pobożnych, jałmużny, modlitwy, postu i wszelkich innych, pełnych miłości i miłosierdzia dla Ojca, który widzi w ukryciu. Amen.